23 sierpnia 1856 roku amerykańska badaczka Eunika Newton Foote zasiadła na widowni w Albany w stanie Nowy Jork, aby posłuchać wykładu na temat swojej pracy. Nie jest jasne, dlaczego nie przedstawiła jej osobiście. Zastąpił ją Joseph Henry z Instytutu Smithsona. Eunika Foote badała, jak dwutlenek węgla i para wodna pochłaniają ciepło. Na podstawie eksperymentów doszła do wniosku, że zwiększona ilość dwutlenku węgla w powietrzu doprowadzi do globalnego ocieplenia. Niestety jej praca została zapomniana, a odkrycie efektu cieplarnianego bardzo długo przypisywano irlandzkiemu fizykowi Johnowi Tyndallowi. W roku 1859 opublikował on wstępne wyniki swoich własnych badań dwutlenku węgla, pary wodnej i metanu, a dwa lata później obszerny artykuł Prace Tyndalla zostały uznane za przełom i szybko stały się podstawą nauk o klimacie, które, jak widać, mają już swoją historię. Dzisiaj zmagamy się z globalnym ociepleniem, z falami upałów, suszą, powodziami, topnieniem lodowców, utratą bioróżnorodności. Czy wobec tego wiedza o faktach z przeszłości cokolwiek zmienia? Sama wiedza może nie, lecz nasza teraźniejszość jest wynikiem ludzkich wyborów z ostatnich dziesięcioleci. Jeśli zrozumiemy, dlaczego były takie, a nie inne, łatwiej będzie nam obrać lepszą ścieżkę ku lepszej przyszłości. Jako fizyczka pokażę wam najpierw, jak fizyka pomaga zrozumieć zmiany klimatu. Światło słoneczne ogrzewa powierzchnię Ziemi, która z kolei emituje światło w zakresie podczerwieni. Tego światła nie możemy zobaczyć, ale możemy je poczuć jako wrażenia ciepła. Dlatego nazywamy je promieniowaniem cieplnym. W ten sposób Ziemia otrzymuje energię ze Słońca. Jej temperatura wzrasta do momentu, aż całkowita energia emitowana w kosmos jest taka sama jak energia absorbowana ze Słońca. Wtedy układ jest w równowadze i temperatura się stabilizuje. Znając ilość pochłoniętego światła słonecznego, możemy obliczyć średnią temperaturę powierzchni planety. Gdyby na Ziemi nie było atmosfery, temperatura powierzchni wynosiłaby minus 18 stopni Celsjusza. Na szczęście Ziemia ma atmosferę, dzięki której jest tutaj znacznie cieplej, 16 stopni Celsjusza. Niektóre cząsteczki w powietrzu poruszają się, kiedy pada na nie światło podczerwone, czyli promieniowanie cieplne. W ten sposób je pochłaniają i przekazują coraz wyżej, aż w końcu ucieka ono w przestrzeń kosmiczną. Drgające cząsteczki to przede wszystkim dwutlenek węgla, para wodna i metan. Dają radę ogrzać naszą planetę, choć jest ich w powietrzu bardzo mało. Tlen i azot, których jest w sumie 99%, nic nam nie dają, jeśli chodzi o ciepło. Tlen przynajmniej nadaje się do oddychania. Jeśli dwutlenku węgla w powietrzu jest coraz więcej, na Ziemi musi się ustalić nowy stan równowagi z wyższą temperaturą powierzchni. Badania pęcherzyków powietrza uwięzionych w lodzie pozwalają zajrzeć w przeszłość. Ten wykres pokazuje, ile dwutlenku węgla było dawniej w powietrzu, nawet 800 tysięcy lat temu. Poziom dwutlenku węgla przez tysiące lat zmieniał się niewiele. Aż do rewolucji przemysłowej. Spalanie dużych ilości paliw kopalnych i wylesianie znacząco go podniosły. W połowie zeszłego wieku zaczął gwałtownie rosnąć, a wraz z nim temperatury na Ziemi. Ten wzrost można łatwo wyjaśnić prostym założeniem, że około 60% emisji z paliw kopalnych zostaje w powietrzu. Przenieśmy się więc do połowy XX wieku. Już wiemy, że naukowcy od dość dawna dostrzegali problemy z dwutlenkiem węgla, a inni? Okazuje się, że sytuację śledził również amerykański przemysł naftowy. W roku 1959 fizyk amerykański Edward Teller ostrzegał na konferencji, że dwutlenek węgla powoduje efekt cieplarniany i topnienie lodowców. Konferencję zorganizował amerykański Instytut Naftowy. I nie jest to instytucja naukowa, ale zrzeszenie firm z branży naftowo-gazowej. 6 lat później prezes tej organizacji, Frank Eichardt, przedstawił raport, który stwierdzał, że
dwutlenek węgla z paliw kopalnych może spowodować poważne zmiany klimatyczne przed rokiem 2000. Przedstawiciele przemysłu naftowego musieli się mocno zaniepokoić. Wynajęli naukowców z Instytutu Badawczego Stanforda, aby ocenili ryzyko związane z tym globalnym ociepleniem. Ich raport, opublikowany w 1968 roku, potwierdził wszystkie wcześniejsze obawy. Dalsze badania prowadzono już w tajemnicy. I tak, w 1979 roku Steve Nicely przygotował poufny raport dla koncernu Exxon. Przewidywał on dokładnie, jak szybko dwutlenek węgla będzie się gromadził i jak duży efekt cieplarniany nastąpi w ciągu najbliższych dziesięcioleci, jeśli przemysł będzie się dalej rozwijał w oparciu o paliwa kopalne. W tym momencie okazało się, że nadszedł czas na działanie, bo już od dość dawna przemysł naftowy miał świadomość globalnego ocieplenia i dojrzał do tego, żeby wdrożyć badania. I w tym momencie oczekiwalibyśmy, że zostanie podniesiony alarm i powiadomiona zostanie opinia publiczna. Tymczasem, chociaż raport Steve'a Nicely stwierdzał, że może dojść do poważnych skutków środowiskowych przed rokiem 2050 i że powinniśmy wdrożyć alternatywne źródła energii, które pokrywałyby połowę zapotrzebowania na energię w roku 2010, tymczasem przemysł naftowy podniósł produkcję, ponieważ przemysł paliw kopalnych czerpie zyski z paliw kopalnych. Także zwiększono produkcję, a opinii publicznej przekazywano fakty, które były sprzeczne z prawdą. Jednocześnie prowadzono kampanię lobbingową w odniesieniu do możliwych zmian w prawie. Tymczasem w roku 1988 James Hansen zaświadczył w Kongresie Stanów Zjednoczonych, że globalne ocieplenie na skutek paliw kopalnych zostało potwierdzone w badaniach naukowych. W tym momencie zmiany klimatu trafiły na pierwsze strony gazet. I jak teraz zareagował przemysł paliw kopalnych? Utworzono globalną koalicję klimatyczną. Koalicja starała się zasiać wątpliwości co do zmian klimatu i zaprzeczała powiązaniom paliw kopalnych z globalnym ociepleniem. Po jej rozwiązaniu przemysł paliwowy unikał całkowitego zaprzeczania zmianom klimatu, lecz nadal prowadził lobbying przeciwko kontroli i zwiększał produkcję. W ten sposób sceptycyzm klimatyczny przetrwał do czasów obecnych, ponieważ stoją za nim duże pieniądze. Wiele firm naftowych i gazowych reklamuje się obecnie jako przyjazne dla środowiska i prezentuje swoje własne badania, które odciągają uwagę opinii publicznej od głównych celów klimatycznych. Amerykański Instytut Naftowy nadal działa i szerzy dezinformację. Gdzie jesteśmy teraz? Przed milionami lat dwutlenek węgla został uwięziony w resztkach obumarłych roślin, kiedy nie istniały jeszcze organizmy, które potrafiłyby je szybko strawić. W ten sposób powstały złoża paliw kopalnych. Spalając je, uwolniliśmy już mnóstwo tego starego dwutlenku węgla w bardzo krótkim czasie. Raz wprowadzony do atmosfery, pozostaje w niej bardzo długo, ponad 1000 lat. Dlatego temperatury na Ziemi będą nadal rosły. Niektórzy mówią, że to nie problem, bo kiedyś na Ziemi było cieplej i dwutlenku węgla też było więcej niż teraz. I to jest prawda, tak było przez miliony lat. Spójrzmy na ten wykres, który został opublikowany w zeszłym roku w czasopiśmie Science. Czarna linia pokazuje poziom dwutlenku węgla, a kolor tła temperaturę. Im więcej czerwono-brązowego koloru, tym cieplej. Problem w tym, że człowiek pojawił się na Ziemi przy końcu skali, w zakresie koloru niebieskiego. Nasze okienko temperaturowe, w którym możemy istnieć, jest bardzo wąskie, a poziom dwutlenku węgla aktualnie jest już bardzo wysoki. No to mamy kłopot. I co teraz z nami będzie? Wszyscy umrzemy. No jasne.
ale niekoniecznie z powodu katastrofy klimatycznej, nasza obecna sytuacja to efekt ludzkich decyzji, ludzkich wyborów, które były dokonywane bez naszej wiedzy. Jednak przyszłość nie jest przesądzona, ona zależy od naszych obecnych decyzji. A my wiemy już, co jest ważne. Musimy zrezygnować z paliw kopalnych i ograniczyć emisję dwutlenku węgla i metanu jak najszybciej. Każdy może ograniczyć swój ślad węglowy, czyli całkowitą emisję ekwiwalentu dwutlenku węgla związaną ze wszystkimi swoimi działaniami. Ślad węglowy obejmuje również wpływ metanu. Tak więc oszczędzajmy energię i wodę. Podróżując, wybierajmy transport publiczny, pociąg lub rower. Ograniczajmy spożycie mięsa. Unikajmy kupowania na zapas i wyrzucania jedzenia. Naprawiajmy, co się da. A najlepiej nie kupujmy niepotrzebnych sprzętów, ubrań, przedmiotów lub usług, bo to często tylko ładnie zapakowany ślad węglowy, który przynosi zyski korporacjom. Niektórzy twierdzą, że indywidualne działania odciągają tylko uwagę od niezbędnych regulacji prawnych. Nie zgadzam się. Nasze indywidualne działania mogą przerodzić się w działania grupowe, bo stale przypominają nam o tym, co jest ważne. A właśnie wtedy będziemy mieć motywację i siłę, aby wymagać od rządzących systemowych zmian i odpowiedzialnej polityki. To jest najważniejsze dla sprawiedliwej transformacji energetycznej i odejścia od paliw kopalnych. Systemowe zmiany będą z kolei wymagać globalnej współpracy i wielu innowacji i prawdziwych wynalazków, na przykład w dziedzinie magazynowania energii. Raczej nie pomoże nam w tym sztuczna inteligencja, która nie jest tak mądra, jak myślą niektórzy, za to zużywa ogromne ilości energii. Innowacje i wynalazki to również nasze zadanie. Przy okazji, przestarzałe sieci energetyczne są obecnie największym ograniczeniem dla rozwoju energetyki odnawialnej. Dlatego pokazuję wam to zdjęcie na koniec. Pilnujmy polityków, aby dbali o inwestycje nie tylko w zrównoważone źródła energii, ale również w nowe sieci energetyczne. Od tego zależy nasza przyszłość. Dziękuję.